Rozdział 22. Ostatnie spotkanie. Jak tylko wstało słońce, rodzina Fiodora Aniścienki udała się pod bramę więzienia. Wczoraj przyjechali do Chersonu dopiero pod wieczór, kiedy sąd się już kończył. Nie udało im się dostać na salę z powodu tłumu, a teraz czekali na niego przy wyjściu. Oprócz Fiodora i matki było jeszcze dwóch synów, Nadia i ciocia Katia. Nie widzieli się ponad rok. Ponad rok cała rodzina modliła się o Wanię. Widzeń nie dawali, bo Wania był pod śledztwem, a paczkę pozwolili doręczyć tylko raz, a następną dopiero w ostatnich kilku dniach. Kilka razy Fiodor spędzał noc pod bramą więzienia, obserwując z boku życie w tym strasznym miejscu. Patrzył na światełka w oknach. Słyszał kilka razy dochodzące stamtąd śpiewanie modlitwy Ojcze Nasz, tak jak ją się śpiewało w jasnopolskiej cerkwi. Pewnego razu zagadał wychodzącego z więzienia żołnierza i usłyszał od niego, że śpiewają wszyscy więźniowie i że winien tego jest ewangelista Iwan Aniścienka, którego nazwisko zna całe więzienie, nawet naczelnik i gubernator. Ojciec dziwił się temu i jednocześnie smucił się i radował. Żyje mój Wania i ciałem i duszą. Dochodziło już południe i zegar nad bramą pokazywał 12. W końcu otworzyły się drzwi i wyszedł z nich Wania w nowej siermiędze, butach i czapce i z torbą w ręku. Szedł raźno, choć twarz miał bladą i zmęczoną. Kiedy zobaczył rodzinę, uśmiechnął się szczęśliwy i łzy polały się mu z oczu. – Mamo, tato! – powiedział i objął oboje staruszków razem. Ojciec próbował się trzymać i uśmiechać, ale mama upadła synowi na piersi i płakała. Ciocia Katia, Nadia i bracia stali z boku i uśmiechali się przez łzy, czekając na swoją kolej, by się z nim uściskać. Jeszcze nie skończyli się przytulać i całować, jak podjechał Michał Ratuszny, z którym się objął i ucałował, tak jak kiedyś, chociaż Wania widział w oczach przyjaciela pewien dystans i chłód. – Nie myśl, że zapomniałem o tobie albo przestałem cię kochać – powiedział Michał. – Nie przyjechałbym do ciebie. Po twoim aresztowaniu wszyscy zbierają się u mnie w domu. Czytamy Ewangelię, ja prowadzę. Przyjaźnię się z Batiuszką z Jasnopola i dużo rozmawiamy. – A przyjmujesz komunię? – zapytał Iwan. – Sakrament Chrystusa wszędzie jest sakramentem. – Czyżby wszędzie? – spytał z niedowierzaniem Iwan. Michał przemilczał to i kontynuował. Ja, Wania, już dobrze czytam. Dziękuję, że nauczyłeś mnie alfabetu. Żałuję, że wtedy nie przyjąłem od ciebie chrztu. Wydawało mi się, że jesteś jeszcze za młody, a ja chciałem, żeby mnie ochrzcił ktoś starszy. Nawet teraz ciągnie mnie do Rorbachu. Tam niektórzy nazywają siebie baptystami i bardzo mi się podoba to słowo. Nie idź za pięknym słowem, Misza. Kochać trzeba prawdę i chcę ci powierzyć moją kochaną ciocię Katię. Od niej możesz się wiele nauczyć. Ona ma moje dzienniki. Jeśli coś się z nią stanie, to weź je i przekaż starszym braciom. Tam jest opisane moje całe życie. Postaram się pisać także po drodze. Będę pisał listy. Zachowujcie je. Kto wie, może za 100 czy 200 lat ktoś będzie chciał wiedzieć, jak zaczynali pierwsi wierzący. Niech się dowiedzą. Dopilnuj tego, Misza. Obiecuję, powiedział Michał i mocno się uściskali. Tato, zwrócił się Iwan do ojca, podejdźcie zobaczyć moje świadectwo, z którym będę szedł. Wszyscy podeszli i Iwan wyjął z kieszeni złożony poczwórnie papier, otworzył i przeczytał na głos. Świadectwo numer 485 z 12 września 1859 roku. Niniejszy dokument wydano zesłańcowi Iwanowi Fiodorowiczowi Aniścienka, urodzonemu w 1830 roku we wsi Osnowa w guberni chersońskiej, który skazany jest na dożywotnie zesłanie na Syberię bez ograniczenia czasowego. Biorąc pod uwagę jego dobre zachowanie i sumienny stosunek do prawa państwowego, a także wysoki poziom moralny, sąd zezwala mu udać się na miejsce zesłania dobrowolnie, bez konwoju.
Spoczywa na nim obowiązek meldowania się w urzędach miejskich i gminnych w trakcie pokonywania drogi. Przy okazaniu tego dokumentu przysługuje mu prawo skorzystania z noclegu i wyżywienia w każdym więzieniu, które będzie mijał po drodze. W miejscowościach wiejskich ma prawo zwrócić się do miejscowej władzy o udzielenie mu noclegu. Ważność danego dokumentu dla zesłanego dożywotnio jest nieokreślona. Gubernator Poliszczuk, sędzia Szczegłow, naczelnik więzienia Kuzmienko. Przeczytawszy dokument, Iwan złożył go i schował. Spojrzał na krewnych i powiedział: jestem szczęśliwy, że Bóg posłał mnie do tego więzienia. Przeżyłem tu takie błogosławione doświadczenia, że warto było oddać życie za ten krótki odcinek czasu. Dla ciebie, Wania, to krótki czas, a dla mnie to było jak 40 lat, powiedziała mama. Przez całe życie nie przeżyłam tyle, co przez ten rok. A ja, powiedział ojciec, widziałem, jak puszczałeś swój chleb po wodzie i wielu go znalazło i się najadło. Wiele o tym słyszałem. Zza ścian więzienia słychać było ciche Ojcze Nasz. Wszyscy się wsłuchali. Przechodząca obok nich staruszka zatrzymała się, zwróciła się w stronę więzienia i przeżegnała się. Wania zdjął czapkę i powiedział: to więzienie mnie żegna. Och, gdybyście wiedzieli, jak nie chcę się z nim rozstawać. I nie tylko z celą 41, ale z całym więzieniem. Ono się dla mnie stało jak dom rodzinny. A co masz za bliznę na twarzy? Spytała matka. Bili cię? Różne rzeczy się zdarzają ludziom, mamo. Upadłem w celi i uderzyłem się w róg stołu. Ktoś cię popchnął? Ale Iwan nie chciał o tym mówić i objął Nadię. No a ty jak żyjesz, moja kochana siostrzyczko? Cały czas się o ciebie modlimy z ciocią Katią. Raz nawet w tym wąwozie, który prowadzi do jej domu, klęczałyśmy i długo się modliłyśmy i płakałyśmy. Nawet w wąwozie się modliłyście. Iwan, poruszony opowiadaniem Nadii, objął ją i ciocię Katię. Do Iwana podszedł konwojent i powiedział łagodnie: musimy iść. Możemy pojechać, dowiozę was do pierwszego noclegu, zaproponował Fiodor. Tam stoi nasza bryczka. Muszę zapytać, powiedział konwojent i poszedł. Wkrótce wrócił i powiedział: można, naczelnik pozwolił. Fiodor podjechał i Iwan położył torbę na wóz. Wszyscy uklękli i pomodlili się. Wtedy na bryczkę wskoczyła Nadia i powiedziała: ja pojadę, opowiem ci, Wania, po drodze, jak cię wtedy goniłam. Wszyscy nie wsiądziemy na bryczkę, jest nas za dużo. Wyjdźcie do gospody i tam przenocujcie, a ja z Iwanem, konwojentem i Nadią pojedziemy. Dowieziemy ich do Dariowki, a później wrócimy. Wszyscy znów się pocałowali. Wania z trudem oderwał od siebie matkę i ostatni wskoczył na bryczkę. Fiodor ruszył lejcami i bryczka ruszyła. – Z Bogiem, Wania! – krzyknęła ciocia Katia. Aniszczenka patrzył na pozostałych, a łzy kapały mu na nową siermięgę. Ciocia Katia jeszcze długo machała mu białą chustką, stojąc pod więzieniem. Mama wycierała lejące się strumienie łez.